Siemaneczko ludziska, z tej strony Mitch, witaj się w kolejnym odcinku z Gold Rusha. Bardzo się cieszę, że seria wam się podoba. Chcecie teraz więcej odcinków, chcecie dłuższe odcinki, więc naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony, słuchajcie. Więc zgodnie z waszymi prośbami lecimy sobie dalej. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od pukania. Mamy do przepukania 4 maty na 100%, bo sobie poza odcinkiem wydobyłem właśnie tak jedne. I będziemy w tym odcinku sobie dzisiaj już dążyć ku modernizacji naszego wydobycia. Ogólnie chcecie też godzinny odcinek, słuchajcie, no powiem wam, że postaram się, czemu nie? Być może jakoś tak się uda niebawem coś zrobić takiego, jak najbardziej. A co do tego samogodka właśnie ostatniego, co znalazłem, takiego co był warty tam te 40 uncji, no to część z was pisało, że to szczęście, a część, że skrypt, więc no tak zdania były podzielone. Ale to mniejsza o to. Ogólnie też mówicie, że żebym tego żwiru nie wyrzucał, no ale muszę ten żwir wyrzucić, no bo nawet jak płuczę coraz więcej, no to i tak tutaj się więcej złota nie wypłukuje jakby, więc ten żwir sobie tam wywalę, to tam nie tracę jakoś złota na tym dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo nie wiem ile razy bym to płukał, to i tak już więcej tego złota nie wypłuczę, no. Więc taka mała uwaga. Dobra, zobaczcie, już mamy 3 duże samorodki, bo sobie pensetem wybieramy, może nam się trafić coś większego. Ogólnie mówiliście, że chyba Przemson na live zgarnął samorodka, który był warty chyba 100 uncji, więc no kurde, naprawdę sporo, nie? Więc naprawdę... O! Halo, jeszcze jeden jest. Chodź, ja się tu jeszcze muszę wyłapać. Więc naprawdę fajnie, też bym chciał właśnie coś takiego trafić. Czekajcie, musimy wywalić ten żwir, bo... Nie mogę tego złotka nam zabrać. O, a każde złoto jest cenne, o, proszę was bardzo, dobra. Wywalamy sobie kolejny. O, wilki wyjo. Mamy ogólnie noc tutaj w tej grze, więc... więc tak trochę, wiecie co, przyśpimy się może, żeby to było lepiej widać, bo generalnie w tej nocy to jest ciemno jak... O, jest. Pyk, świt. Okej. Okay. I powinno być od razu lepiej, dobra. No, od razu więcej widać. Dobra, kolejna nasza tacka do pukania. Zobaczmy, co tym razem nas tutaj czeka. Pyk. Już widzimy dwa. Za drugim pukaniem, co mamy? Już widzimy dużo więcej samolotków. Bardzo fajnie, naprawdę aż tyle złota jak widzę, to normalnie aż się chce to pukać, bo no jest po co, tak? Jak myślę, dwa samolotki, trzy, no to tak wiecie, tak trochę nuda łapie, ale jak tyle, no zobaczcie, teraz już kurde normalnie aż się roi w tej misji tych samolotków. Pyk. Jeszcze trochę. Opa, dobrze. Dobra, trochę się pozbędziemy tego. Opa, dobra, i wybierzemy sobie. Zobaczcie, jakie duże są też. Pyk, o. Ile był warty? No w galancie, 0,50. O ten, ile warty? Matko boska, po prawo to skacze. Już mamy galancie na sztabkę. Trochę nam też pracownik wydobył. No ale potem jak sobie trochę grałem, właśnie kopałem, to on też pracował cały czas, także... spoko, bo zawsze trochę tych uncji nam już nabiło więcej. Teraz możecie mi napisać właśnie w tym odcinku porady, bym od was chciał, jak ktoś wie, jak tego kowala rozwinąć. Jak go dać mu jakiś hajs czy coś, żeby on po prostu poprawił swoje rzemiosło. I żeby najzwyczajniej nas mniej kosztowało to u niego oraz mniejsze były te straty po prostu, tak? No bo jednak trochę złota tracimy na tym, jak on nam to przepala te sztabki, a jednak chciałbym tą stratę jak najbardziej zniwelować. Także jak ktoś ma jakiś pomysł, wie jak to zrobić, to niech da znać w komentarzu, bo... Jaki duży ten... Bo naprawdę przydałoby się takie coś. Za dużo tej wody nabieram i nie mogę sobie tak... O! No dobrze, chcę sobie tak... Pyk... Elegancko... Pytacie, gdzie tą gierkę można ogólnie kupić, też jest sporo zapytań. Gierkę można kupić sobie m.in. na platformie Steam, na... Playway też chyba strące, jak się nie mylę, też jest właśnie dostępna, także trzeba tylko po prostu trochę poszukać i tak dalej. Koszt gry na Steamie to jest chyba w granicach 20 euro, jak się nie mylę. Coś ten decyzji, ale gdzieś może będzie taniej, nie wiem, nie szukałem jakoś, nie rozglądałem się, także ciężko mi jest to porównać. Zobaczcie ile złota, ja pierdziele. Jak normalnie to, oj, jaki wielki. Znowu nam się dużo trafiły. O, pan. No jak bogaci będziemy. Będziemy mieli spokojnie 2 uncje ponad. 2,5 nawet może. Chyba, znaczy zależy ile jeszcze pukań mamy
do tego wiaderku i damy tego materiału jeszcze do przepukania. I wtedy będziemy wiedzieli. Jeszcze jedno złotko jest, ukryło się na tym dźwirkiem, muchomorkiem. O, chodź. Dobra. Okej, okay, podbywamy się tego kawałeczka. I czy mamy jeszcze jedno, czy nie? Nie mamy już, dobra. W takim bądź razie, co? Wybieramy się do miasta, słuchajcie. Wybieramy się... Co ta koparga tak kopci? Wybieramy się do miasta, to sobie na razie zostawiamy wszystko. I tak, pierwsze co, odwiedzamy kowala. Przepalamy jeszcze nasze złoto. Sprzedajemy złoto i kupujemy rozsiewacz mobilny oraz wszelkie elementy, które są do niego potrzebne. I mam nadzieję, że w tym odcinku już sobie wszystko przygotujemy, tak żeby ruszyć z pełnym wydobyciem. Opa. O, ominiemy sobie tu drzewko. I lecimy, słuchajcie, samego ranka. Mamy godzinę 7:30 w grze. Dzień 5, 20,5 tysiąca na koncie. 1,80 uncji. Także to będzie jakieś około 2000. Około 2000 zostajemy za to gdzieś, tak mi się wydaje. Jedna uncja to jest tak w granicach 1000-1200. Zależy właśnie jak te ceny tam stoją akurat w danej chwili w banku. Także wszystko się okaże na miejscu. A właśnie, też pisaliście, że żeby trochę podgłosił mikrofon, także delikatnie wpiszyłem grę chyba jeszcze i zwiększyłem mikrofon, także no wybaczcie, ale nie, na próbie mi wychodziło w miarę dobrze, no ale skoro chcieliście głośniej mikro, to w tym odcinku trochę jest głośniej i teraz napiszecie z okeju. Aha. No generalnie to właśnie byłem ciekawy, co się stanie, jak wyjdziemy tam. Czyli po prostu wpadliśmy pod mapę, ale nic nam się więcej nie spagowało i powróciliśmy. No ale ciekawe zjawisko, no można pod mapę wjechać sobie samochodem, jak najbardziej można. Właśnie lokacje tu się strasznie długo ładują, właśnie szczególnie te między tą działką starego, a między właśnie tym miastem. To jest strasznie ten czas ładowania taki długi, ale mówię, że tutaj mój komputer do końca też w tej grze na 100% nie spełnia pełnych jej wymagań. Dobra, zajeżdżamy sobie. O, halo, pyk. I mamy naszego kowala. Cześć, kowalu. Przetopisz nam dzisiaj znowu złoto. I przetopisz nam, słuchaj, proszę ja ciebie. Dzisiaj to, co mamy, czyli 1,88. Dobra, przetop złoto. Dobra, dzięki. Pyk. Sztabka na pakę. Niestety. Nie, nigdzie indziej nie można zbytnio włożyć, a szkoda, bo do samochodu bym chciał ją wziąć sobie na przykład. Fajnie by było. I lecimy do banku oraz zaraz na magazyn i kupujemy nasze wszelkie potrzebne części, elementy do złożenia naszego tieru drugiego. I z dymem. Ach, o, chyba w subie wiem. Dobra. Pyk, sprzedaj swoje stopki, sprzedaj. No, dostaliśmy. Mieliśmy 20,5, czyli czekajcie, Miki matematyka, nie? Dostaliśmy mniej więcej 2300 za to, więc galancie, więcej myślałem. No, nie jest źle. Okej, zajeżdżamy tutaj i mam nadzieję, że będzie nas na wszystko stać. Bo przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem tego przed odcinkiem, czy jest nas stać, tylko sobie zgasimy może jeszcze. Bo jakoś nie miałem zbyt na to czasu, ale dobra. To musimy kupić. 13,5 tysiąca to kosztuje, no ale musimy to kupić, okej. Okay. Jeden, dodaj. Musimy kupić, słuchajcie, co musimy też kupić, zaraz sobie zobaczymy. Dziennik Tier 2. Przesiewacz, to sobie musimy kupić. Agregaty mamy i jeszcze potrzebujemy węża, dobra. To jest to? Separator, tak, kupimy. Agregaty mamy na miejscu obydwa, na pewno, ale coś mi Lufty mówił, żeby sobie jeszcze chyba w zasadzie kupić jedną pompę wody więcej, bo Lufty tam trochę grał i trochę to ogarniał. Tu będą potrzebne jakieś maty. Więc poczekajcie, najpierw sobie może sprawdźmy jeszcze, jak to wszystko wygląda, żeby nie zrobić jakiejś tutaj fuszery. Mobilny. Kupowanie i transport. Co musimy sobie ogarnąć tutaj? Tak, przesiewacz mamy. W liczbie 1. Ok, mamy przesiewacz.
No. No i co? No a to, ja wiem, no ale co dalej? Rozkładanie, załadunek. Wiecie co, to jednak nie mam nic ciekawego. Więc musimy kupić na oko. Czy tu będą jakieś maty nam potrzebne? Właśnie, ale czy mamy właśnie maszyny nasze? Maszyny, sklep. Chyba tu nie mamy zbytnio opisane. Dobra. Czyli kupujemy tak. Pompa wody jest. Mobil. Wash plant. Czy to będzie chyba ten separator? A nie, ten separator. Trzy wiadra. Kable. Trzy wiadra jeszcze musimy sobie kupić. Kupimy sobie trzy wiadra. Mamy tam w sumie na stanie, ale to kupimy sobie dwa wiadra. I kupimy sobie te węże. Na pewno tak. Cienki przewód zasilający. Nawet może dwa kupimy. Gruby przewód to też się przyda. Wąż hydrauliczny chyba niekoniecznie. Cienki wąż na pewno też kupimy sobie dwa. Zobaczmy, jak z miejscem będziemy stali. Pokazuje nam się to już, czy nie? Nie, musimy pierw zakupić, bo żeby było miejsce na tym, nie? Dobra, poczekajcie, zakupimy sobie. Mamy jeszcze tu jakieś miejsce na placu. Powrzucam sobie może te rzeczy. Żeby nie było lipy, nie? Ło, jak to łapu. Ta pompa wody nie wiem, czy jest potrzebna do końca. Czy dwie w sensie, bo... No po prostu nie wiem, ale mam pewien pomysł, bo widziałem, jak zbagować sobie to źródełko wody. U kogoś właśnie też oglądałem, akurat trafiłem właśnie na jakiś tam odcinek. I ktoś sobie po prostu zbagował tą wodę, że ona była w tej misce, co płuczemy cały czas, takie nieskończone źródełko. I generalnie, no jest to dosyć spoko sposób, bo nie trzeba tego jakoś daleko ciągnąć tych węży. A zobaczymy, jak my zrobimy. Czy właśnie też tym sposobem, czy jednak może sobie zrobimy to tak, jak powinno być, tak bardziej bym powiedział, realnie i tak, jak należy. No ale to wszystko się okaże, zobaczymy, jak to będzie. Węże mamy jeszcze, co musimy kupić. Jeszcze musimy kupić sobie może gruby wąż do wody jeszcze z jeden. To się nie zmarnuje. Dobra. Okej, okay, akumulatory to już nas nie obchodzi. Z tych pierdółek. Zębatki, nie filtr, to będzie od tamtej pompy, to nie będzie potrzeba. Dobra. A, jeszcze wiecie co? Kupimy sobie karnister. Jeden. Jeden. Dwa. I zatankujemy sobie jeszcze. Żeby było już jeszcze paliwo, bo jak się okaże, że nie będzie paliwa, no to też będzie lipa. Do tych generatorów nam będzie potrzebne paliwo, jak i do pompy, a tam trochę tego paliwa zużyłem ostatnio. Także to się może nam przydać, ale to sobie tu upchaliśmy, zobaczcie. A może karnistry damy tutaj na tą półeczkę naszą taką tutaj, o zobaczcie. Chyba nam ich spadnie, co? Musimy mieć łatwy dostęp do nich. Chyba nie, pieseły nasze są, dobra. Zobaczymy, czy nam je spadnie, módlcie się o to. Dobra, elegancko. Teraz podczepiamy jeszcze nasz tutaj przesiewacz. Pyk. Musimy sobie cofnąć i z tego co wiem, musimy wyjść. Mam nadzieję, ojej, iż to, że iż to, słuchajcie, że mamy tą klapę otwartą, nie będzie przeszkadzało w niczym. Właśnie chyba będzie. Jeszcze trochę muszę cofnąć. Dobra. Czekajcie. Dobra, chyba będzie ok. Dobra. Pyk, czyli nasz tutaj. O! Zobaczcie, jak fajnie załadowało. Jeszcze jeden. Ok. Logik paliwa jest pusty. No to dobra, to nie przeszkadza. Może będzie pusty, tylko żeby się trzymało. Dobra, i teraz ruszamy jeszcze na ten CPN nasz. Na CPN chyba się jechało w prawo, jak się nie mylę. Poczekajcie, w prawo. Nie, na wprost, dobra, na wprost, bo to leżało koło tej ciężarówki, znaczy leżało CPN jest koło tej ciężarówki naszej przewalonej, która nam blokuje dostęp do dalszej części mapy na tą chwilę. Mam nadzieję, że potem ona jakoś zniknie i odblokuje nam kolejne działki. Cofniemy sobie, pyk. Dobra. Ok. Jeden karnister. I drugi karnister. I wąż.
Do pełna musimy sobie zalać, nie będziemy dwa razy jeździć. Oraz drugi. Samochód też możemy zatankować od razu, czy jednak samochód możemy tylko z karkliska tankować? A nie, zobaczcie, mamy tu, aha, tu mamy ten. Możemy od razu tankować nasz agregat w sumie, chyba naszą pompę też by można było. No ale już dobra, nie przesadzajmy, tak? No, dobra. Lecimy, lecimy, w końcu słuchajcie, na wydobycie. I będziemy to wszystko teraz włączyć w jedną spójną, logiczną całość, aby nam stworzyło mechanizm, który będzie spójny i będzie nam działał w jakimś tam stopniu. Zobaczymy, na ile kupiłem elementów dobrych, czy nam czegoś braknie. Generalnie zostało nam jeszcze 7800, co uważam, że jest, kurde, co uważam, że jest spoko, bo bałem się, że trochę nam to jednak braknie tego hajsu, bo tak, no mówię, no nie przeliczyłem tego, ile to będzie dokładnie kosztowało. Ale jak nam zostało jeszcze pieniędzy, także bardzo się cieszę, może kupimy sobie pracowników. Kupimy, Boże, nie kupujesz pracowników, co ja pieprzę. Wynajmiemy sobie może kolejnego pracownika, który tam będzie nam pracował i wydobywał sobie uncję, tak? Złota, które potem będziemy mogli przestawiać u kowala na sztabki. Ogólnie ten rozsiewacz, chciałem powiedzieć, Boże, jak ten rozsiewacz do nawozów, nie? Ogólnie ten przesiewacz, tak, dosyć wydaje się masywny, ale jednak takie mydło trochę z niego, bo tak trochę go miota, nie? Amortyzację widzę ma konkretną. Ale dobra, z tego co już widzimy, to od góry będzie wsypywać się naszą koparką urobek. Następnie on gdzieś tam dołem będzie nam wylatywał którąś z tych pewnie tych sypów. I podłączenie jest tak, dobrze, tak jak myślałem, na gruby kabel jeden zasilający. I chyba gdzieś tu jest na wodę jeszcze powinno być podłączenie, nawet musi być na wodę podłączenie, żeby tą wodę jakoś tam to ciągło, więc no, zobaczymy. I teraz mam ten dylemat. Jak my to zrobimy z tym, z tą naszą pompą wody? Czy jednak zrobimy trochę tak nieuczciwie? Czy jednak uczciwie, co? Wolałbym to zrobić uczciwie, tak jak to powinno być, ale jak nam to nie wyjdzie, to po prostu sobie zrobimy trochę, to przekombinujemy i spróbujemy zrobić tak z tym nieskończonym źródełkiem wody. Generalnie to sobie postawimy gdzieś blisko tego, czy nas, czemu mówię rozsiewacz na to cały czas, przesiewacz, znaczy blisko, no postaramy się blisko. Dobra, powiedzmy, że tutaj. Dobra, wyjdziemy, bo nam samochód na razie nie będzie to potrzebny. Podkrzepimy. I sobie kawałek odstawimy furę, chociaż też nie za daleko, bo żeby było blisko wszystko nosić. Dobra. Ohoho, także tak. Zaczynamy. Nasz tutaj separator na razie niech on sobie tutaj stoi z boku, bo nie będzie nam potrzebny. Paliwo. Tutaj mamy pompę. To jest pompa wody. Pompa wody, tak. Pompa wody też na razie nam nie jest. Halo, pompa wody, weź się napraw. Jakoś tak dupy stoi. A nie, dobrze stoi, sorry. Tak, wiadro raz, wąż, paliwo, wiadro. Oj, halo, przewód raz, przewód dwa. A gdzie jest gruby przewód? Dobra, jest tam. I wąż. Okej, okay. Idziemy sobie teraz, skoczymy po nasz agregat. Po nasz agregat prądotwórczy, który mamy tam zakupiony, kupiłem go wcześniej. I będziemy się musieli trochę pogimnastykować z tą wodą, dokąd nam starczy ten przewód i jak to będzie wyglądało, bo tu mamy, jak już wiecie, jedną pompę wody. Tu mamy trochę benzyny jeszcze w tym, to byśmy sobie doleli. Tyle ile mamy. Aha, dobra, nalejemy sobie. Pyk. Okej, okay, tutaj doleliśmy. Docking jest pełen, a do tego tutaj też bym sobie chciał. Aha, to pełne jest, czy co? No nieważne. Halo, paliwo to ty mi oddaj. Paliwo to mi oddaj, dobra, bierzemy nasz agregat i biegniemy z nim tam pod nasze stanowisko przyszłe do przesiewania. W ogóle zobaczcie, jakie tu ruiny są. A może tam się potem przejdziemy kiedyś, co? Zobaczymy, co tam jest. Ciekawe generalnie. Okej, okay. Nasz agregat potrzebuje paliwa, no. Właśnie, paliwa. A ja mu tego paliwa nie mogę dolać, bo... Bo co? Aha, bo trzeba otworzyć korek. Logiczne. Bardzo logiczne. Jak najbardziej. I tankujemy mu pieseła jak najbardziej. Do pełna, dobra.
Ok, blocking jest pełny. Za. Halo. Zakryjmy nasz tutaj teraz. Zabierz, ale. Ja chcę ten korek zamknąć. No, jak ja to wcześniej. Czy teraz nie zamyka ten korek już? No. Na serio? Odpali nam to w ogóle, ten korek zamknięty nie jest? Jak to się odpala? Chyba się to się nie odpali. No nie. Ale ja chcę ten korek zamknąć, no do... No cholery, no! Widzicie, jakie to jest upierdliwe? Otworzyć się otworzył, ale no... Czemu to się teraz nie chce zamknąć? Może masz stówę paliwa? Dobra, teraz myślimy. Pierwsze polecimy jeszcze sobie po naszą pompę, znaczy po przedłużacz. I zobaczymy, dokąd nam starczy ten cienki kabel i najwyżej potem zrobimy te złączki jakoś i poprowadzimy trochę go dłużej. Zobaczcie, w ogóle tu łopatą to wkopałem. Okej, musimy siebie odpiąć stąd. Bo tutaj nam już nie będziesz potrzebny. Zdniemy sobie kawałek, bo tu w tą stronę potrzebnie będziesz szedł. Chodź. I teraz za mną. Będziesz sobie... Pyk. O. Tylko dotąd starczyło. Lel. Halo? O. Ty już dalej nie chcesz iść, tak? To jednak stwierdzam, że tych przewodów mogłem wziąć za mało. Na pewno za mało. Bo... No taki hektar nie pociągniemy tego. Dobra, czyli musimy wziąć naszą miskę. Mam nadzieję, że to działa jeszcze wszystko. I to się uda, bo takie coś widziałem gdzieś. I zobaczymy. Dobra, lecimy z naszą miską. Z naszą miską pełną wody i zrobimy też ten myk, no bo no tak trochę jednak średnio. Daleko by było to. No byśmy musieli strasznie dużo tych przewodów kupić. No nie przemyślałem tego. Przyznaję się, no nie przemyślałem tego. A tego co? Nie mogę zamknąć nadal. Ech. No i co ja teraz mam zrobić? No nie wiem, dobra. Okaże się. Karnister z paliwem jeszcze potrzebuje i potrzebuje tu jeszcze nać paliwa. No tutaj elegancko nie musimy nic podnosić. Nam się paliwo wlewa, a tam ktoś sobie pomyślał, że a, odkręćmy jeszcze korek, będzie zabawniej. No to czemu tutaj tak nie ma? I dlaczego tego korka zamknąć nie można? No szanujmy się. Ech. Ale właśnie, czegoś jeszcze nie zrobiłem. Aha. Wiem, czego nie zrobiłem jeszcze. Jeszcze jedna rzecz, przez którą mieliśmy problemy ostatnio. Nie wziąłem filtra. Muszę wziąć filtr, który jest w rzece, bo chyba z tego, co właśnie też tam oglądałem, to nawet co z tego, że będzie woda z miski, to i tak nam potrzebna jest ta końcówka filtra tutaj. O. Do naszego drugiego tam przewodu, drugiego węża. W ogóle co jest teraz ciekawą opcją. Zobaczcie, że ten nasz pracownik pracuje jak na tej płuczarni małej, a tam zabrałem już pompę, wszystko, te filtry i ona nas tam pracuje i to w sumie takie, wiecie, no. Dobra. Pyk. Trochę przeniesiemy pompę bliżej. Tak tu. Pyk. Pyk. I teraz właśnie on miał tu problem z tego co wiem, żeby to wsadzić. To gdzieś to widziałem na jakimś live to było, czy gdzieś, że właśnie ktoś tak próbował zrobić i generalnie mu się woda wylała też. Też tak było. Tu nie ma nigdzie indziej wody. Czemu tu nie ma wody gdzieś bliżej? Tu kurczę, no co jak co, no sorry, no ale powiedzcie sami, tu powinna ta woda gdzieś bliżej iść. No bo tak ciągnąć taki hektar teraz te kable, to jest trochę przegięcie. Jakbym wiedział, że jednak to tak
będzie w tą stronę bardziej, to bym kurde kupił 10 tych kabli, żeby to było połączone. No ale myślałem, te kable są po pierwsze dłuższe, że 3 nam starczą, a mamy 3 chyba akurat. 3 by nam nie starczyły nawet do połowy, podejrzewam. Ale teraz, żeby nam to zaczęło działać jeszcze, proszę, no. Ty się tu trzymaj. Czemu się nie świeci na zielono? No co, nie mówcie, że to nie działa już. Serio? Serio, to już nie działa? Jeszcze raz zobaczymy. No się będą takie kropelki na zielono palić. Chyba, że poczekajcie, mam może złe wejście. O! Coś się zmieniło. No nie mówcie, no ja pierdzielę, jakie to jest. Ile tych węży mam? Niedużo. Dokąd one nam starszą w ogóle? Na pewno niedaleko. No, co to jest w ogóle? Ech. Życie pełne problemów zawsze. To będzie długi odcinek, słuchajcie. Oj, to będzie długi odcinek. No jeszcze spróbujmy z tą wodą jeszcze raz. Wylałem wodę. Tak. Także będziemy się musieli jeszcze do miasta udać pewnie. Tak mi się wydaje. Chyba, że tych złączek nie można połączyć jeszcze. Nie można. Tego. Pewnie się będzie te kable duże łączyło. Czekajcie, wezmę ten filtr, sobie odstawię. Mam gdzieś ten kabel? Miałem gdzieś ten kabel, gruby wąż. Gdzie ja go miałem? Ha, to jest ten. O, ona starsza długo. O! Un to starsza długo. Na 3 razy go spokojnie weźmiemy. Tylko teraz pytanie, czy te węże się mogą łączyć? Musimy zapieprzyć tego stąd. Najpierw się go zwiniemy. Okej. Okay. No wybaczcie, że to za to, że tak to trochę mozolnie jest, no ale generalnie chcieliście dłuższe odcinki i wszystko, żebym pokazywał, jak to jest, także macie, no tak, wiecie, no. Nie wiedziałem też, że tak to wyjdzie do końca. Ja to tak uczę się z wami, tylko niektóre rzeczy tam co widziałem, a. No i teraz co? Nie połączą się teraz? Te dwa? Nie, no może jakiś poradnik jest do tego? Systemy, woda, połączenie dwóch pomp. O, właśnie, to mi się będzie może przyda. Czyli jedna pompa będzie nam ciągła z tego. No. Aha! Okej, dobra. Ja już wszystko wiem. Będziemy potrzebować tak, na pewno jeszcze jednej pompy. Jedna pompa, jeszcze to będzie minimum. Kupię dwie pompy, dla pewności. Dwie pompy, dwa węże. Dwie pompy, dwa węże. Sobie stąd weźmiemy, wyjście zrobimy. I zobaczymy, co więcej. A może dwie pompy nadal nie będą potrzebne? Może jedna styknie. Teraz zobaczymy. Zniemy sobie tutaj wężyk. Od tej pompy. Tu nie starczy na tego. Może nam starczy, ok. Na inny chyba. Chyba na inny będziemy potrzebne podpięcie. I teraz, żeby starczył tej rzeczy. Teraz, żeby to starczył. O kurwa! Przepraszam. Braknął. Ale jakbym go zwinął, to by starczył, no ale dobra.
Muszę raczej zwinąć pewnie, tak? Ok. Dobra. Nie ma problemu. Pyk. Nie wiem, czy dobre wejście podczepiłem. Pyk, dobra. Lecimy jeszcze szybko po filtr. No i tak. Tu będzie trzeba jeszcze postawić jedną pompę. Nie, no mam nadzieję, że starczy jeszcze jedna pompa. Jedna pompa do wody. Jedna pompa do wody będzie nam potrzebna oraz jeszcze dwa przewody, tak? Dobrze ja myślę? Nie. Tak. Jedna pompa do wody i dwa przewody. To będzie nam jeszcze potrzebne bankowo, z tego co tu widzę. Dobra, załóżmy sobie filtr. I może w końcu nam się uda. Czemu to nie chce ten... No, dobra. Tu postawi się pompę. Tu. I się połączy. Tu. Bo to trzeba się połączyć. Kurde, mogę. Dobra, dwie pompy kupię na pewności. Dwie pompy i dwa przewody kupię. Okej. Okay. I nie wiem, czy jeszcze nie kupię tego jednego agregatu na pewności. Kupię. Kupię. Bo powiem wam, że pewnie coś wyjdzie, że on nie będzie działał. No jak? Więc kupię go dla pewności. Myślałem, że te węże można już jakoś łączyć, ale nie można, także no przeliczyłem się trochę. No ale dobra, no teraz wiem co i jak. No to dzisiaj macie taki, o, taki prawie godzinny odcinek będzie, nie? Najdłuższe wydobycie. No ale, no tak, tak to jest. No przynajmniej, kurczę, no nie przygotowałem się dzisiejszego odcinka, przepraszam. Myślałem, że trochę to można inaczej zrobić, w trochę prostszy sposób, to aczkolwiek no nadal to jest skomplikowane i ta gra ma przede mną jeszcze wiele, wiele naprawdę tajemnic, które z czasem sobie będziemy odkrywać jak najbardziej, tak jak teraz okazało się wiele ciekawych rzeczy. Czemu nie? Dobra, szybko kochane na magazyn. Czyli tak, dwie pompy i dla pewności kupimy sobie trzy przewody. Dla pewności. Bo teraz tak myślę. Nie no, trzeba tak kupić będzie. No. Bo tam postawimy jedną pompę, połączymy niby ten. Nie, to dwie pompy. Tak, dobra, dwie pompy i trzy przewody. Okej. Okay. Czy filtry no potrzebne jakieś tam jakieś nam? Chyba na tą chwilę nie będzie żadnych filtrów potrzebnych. O jest. Podejrzewam, że dało się to zrobić jeszcze z tym biederkiem. Z tym nieskończoną ilością wody w tym wiecie. O jest, w tej misce. No ale po prostu no ja nie umiałem, próbowałem, no chciałem, żeby to trochę szybciej poszło, aczkolwiek nie dało się, więc no nie wiem, nawet wyjście tam zmieniałem, więc na początku było źle podłączone, prawda, ale potem podłączyłem dobrze, więc no nie wiem, dobra, puśćmy to w niepamięć, jesteśmy jeszcze raz w naszym magazynie, szybko kochana wychodź i kupujemy pompa wody. Sztuk dwie. I jeszcze przewody. Te o. Sztuk trzy dla pewności. Okej. Okay. I miejmy nadzieję, że to już teraz nam styknie. Kup. Jednak dobrze ten zapas pieniędzy jakiś tam jest. Spory co prawda, ale lepiej mieć więcej tutaj w zanadrzu niż nie. Bo jeszcze się może okazać wiele rzeczy, że czegoś nie mamy. Na pewno czegoś nie mamy. Bo nie wierzę, że będziemy mieli wszystko tak. Ja byłem pewny, że za pierwszym razem nie będzie nam to działać i że będzie trzeba coś przywieźć na pewno jeszcze tu wstąpić do tego miasta. Bo to by było za pięknie, żebym czegoś nie zapomniał kupić, żebym wszystko idealnie kupił, wymierzył i spasował po prostu, żeby to grało i tworzyło harmonijną całość. Także byłem na to przygotowany od początku, że ten odcinek będzie dłuższy i tak dalej. Także już nawet się nie przejmuję tym, ponieważ to nawet było w moich planach, powiedzmy, przed nagrywaniem tego odcinka, no inaczej tego się nie dało ująć. Okej, okay, dobra, lecimy. Oj, powiem wam, że paliwo w tym samochodziku, w naszym Jeepie bardzo powoli ubywa, na szczęście nie musimy go jakoś tankować dużo, a trochę już powiem wam, że przejeździliśmy nim, bo tak się wydaje, ale do miasta tu z powrotem, jakieś tam magazyny, banki i tak dalej, no to jednak trochę tutaj paliwa nam powinno kosztować. Ale z tego co widzimy, tak naprawdę ten pas jakoś nie rwie się ku ubywaniu, także no jest to na naszą korzyść jak najbardziej. Z czego no korzystamy jak najbardziej, widać, tak? Dobra. Lecimy i jak puścimy wodę. Kurwa,
Chciałem przeknąć. I kupiłem agregatu. Prądu twórczego tego drugiego. No i teraz pytanie. Niedobrze, bo chciałem go kupić. Chciałem go kupić, naprawdę. Żeby w razie nie wyszły jakieś jaja i żeby jeszcze nam on nie działał. No dobra. Out. Wąż. Wiem, że paliwa nie masz, zaraz paliwo ci dam. Żeby starszyło, żeby starszyło, żeby starszyło. Uff. Okej. Okay. Tu mamy wodę już. Weźmiemy sobie ten karnistrek, zobaczymy, czy tu jest coś wody w nim. Sobie może powłączamy te pompy już, niech one zachodzą. Okej. Okay. Tu już mamy wodę. Ale i mamy paliwa. Także wlewamy jeszcze paliwo. Ile będzie w tym baku, znaczy w tym karnistrze, to wlejemy. Dobrze, że wziąłem więcej tego paliwa, więcej tych karnistrów. Bo jeszcze by się okazało, że nam paliwa braknie, co bardzo możliwe wszystko. Ok. I sobie odpalimy. Dobra, tu już nam woda płynie. Dwie pompy już. Jest i trzecia tutaj, dobra. Które sobie też tu odpalimy już. O nie, na razie jeszcze nie musimy odpalać jej. Wąż tylko musimy sobie zwinąć. Bo wąż będzie szedł do maszyny ten cienki, z tego co mi się wydaje. To szybciej zwijaj, kochana. To zwijanie trochę powiem wam, że mogło być szybsze być. Bo jednak trochę się schodzi z tym. Dobra. Mamy zwinięty kabel. Pyk, końcówkę i pyk. Albo wiecie co? Zrobimy jeszcze jeden myk, bo już nam się tutaj zbrok zbliża. Także na szybkość wyłączymy te pompy, prześpimy się i zaczniemy to rano już wydobycie, bo nie chcę tego po nocy robić, bo będą wilki były. No i będzie ciemno, a jak będzie ciemno, to nie będzie się nic widzieć. No i ja zresztą też, także no na szybkości do świtu. Okej. Okay. I wraz ze świtem, sobie zaczynamy kolejny dzień. Miejmy nadzieję, że już pełen złota dla nas. Odpalamy jedną pompę. Odpalamy drugą pompę. Odpalamy trzecią pompę. Dobra. Agregat teraz. Kabel gruby z kablem grubym, to wszystko? A nie, wiadra jeszcze. Czyżby było to wszystko? To działa już? A nie, jeszcze wiadro jakieś potrzebne, jedno chyba, tak? Z drugiej strony podejrzewam. Nie. Aha, agregat jeszcze musimy odpalić. O, o, udało się, dobra, uff. A jak go się włącza? Dobra, zobaczcie, działa. Działa. Szybko po koparkę. Dobra, wyłączę na razie sobie to. Pompy niech już chodzą. Szybko po koparkę. Po 40 minutach nierównej walki z tą grą udało nam się. Udało. Lecimy. Ty, nie przejedź po pompie. A czemu... Czemu ona... No. Odpalaj. Szybko, ukochana, bo czasu nie ma. No po tych wężach, po tym wszystkim, dobra, trudno. W końcu, zobaczcie, udało nam się. No to dzisiejszy odcinek będzie miał godzinę na pewno. Bo zanim nasypiemy pełną maszynę, zanim to potem przesiejemy, zobaczymy, czy w tym odcinku, czy w przyszłym właśnie. Bo czasowo, nie wiem, jak stoimy, w sensie, która godzina jest. A Paweł? No.
Tak na pogranicze, dobra. Szybko, no jeźdź tu koparko, no weź trochę jej daj, no. Dyj mu na zimnym, ty. Udało się. Dużo niepotrzebnych zakupów poczyniliśmy, typu te krótkie węże, przewody cienkie, które nam tutaj nie są potrzebne. Ale no, wybaczcie, no nie wiedziałem. Do końca nie wiedziałem. Obywa. Obywa i tak. Ale w końcu wjeżdżamy. W końcu będziemy kopać. Odpalamy tylko naszą maszynę jeszcze. Nasz przesiewacz. I zaczynamy. Pyk. Ruszyła maszyna. Już nic jej nie zatrzyma. Słuchajcie, dobra. Tryb operatora, shift, teraz jeszcze szybka nauka, jak się to obsługuje. Okej, tak się rozpiera. Halo, nie wychodź. X w górę. A, RF. Okej, dobra. Sterowanie trochę nie takie, nie po mojemu. Teraz musimy tak, wiadro w górę. Okej. Teraz musimy wiadro nasze otworzyć, nasze wiadro. W sumie nie wiem, czemu to wiadro to się tak nazywa do końca, no ale... Poczekajcie, poczekajcie. Bo człowiek nie w takich sprawach to nie ogarnięty. Dobra, ale chyba coś nam się tutaj wysypało tego urobku. Okej, coś nam tutaj poszło. 5% mamy już. Dobra. Muszę dokładnie obczaić, za co są te klawisze odpowiedzialne. A jak już to obczaję sobie, to już będzie okej. Może tą klapę będziemy zamykać. Aczkolwiek, aha, to z tego, że klapa się nie domkła, tak? Klapa się nie domyka. No dobra. Jedna łyżka urobku zmarnowana. Nie możemy tak robić. No nie umiem tego obsługiwać się, poczekajcie. Otwórz wiadro, to sterowanie zrąbane, no. Nie jest w ogóle intuicyjne. Dobra. Jak to się wysuwa? Dobra. Teraz żeby się zsuwało, o. Teraz żeby się zamknęło. Nie to. No, kurde. Zdenerwuje mnie to. Dobra, no i teraz się zamknie, żeby nie zgubić tego urobku, czy nie zamknie się. Jak to się domknąć nie chce, no. Jak ja mam to wsypać, jak... Kiedy ja to podniosę, to nam się to wysypie na ziemię po prostu. Aha. Okej. Już nie było pytania. Nic, jeszcze nie mówiłem, już wiem jak to domknąć. Naprawdę. Wierzcie mi albo nie, ale sterowanie tutaj tą koparką to pozostawia wiele do życzenia. Naprawdę. I nie wymyślam sobie tego. Trzeba by naprawdę długo w to pograć, żeby to nam jakoś... O, dobra. Teraz musimy już... To się wcale tak nie chce kopać, jak się powinno kopać. Teoretycznie. W realu. Miałem się okazję bawić koparką i trochę to wyglądało inaczej, ale... Ale no, może się nie znam. Dobra, już powoli wiem. To potrzebny byłby Carrigason. On by nam tutaj elegancko pokazał, jak się ładuje. Pyk. Teraz sobie pyk. 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 Ale jeszcze muszę... Aha, dobra. Tu mamy tak. O! Chyba nam się nawet uda... całą łyżkę wsypać. O, ładnie, dobra.
Jest ok. Opa. Dobra. O Jezu, nie to kikłem. Kurczę, to są takie emocje jak na grzybach, nie? Dosłownie. Emocje jak na grzybach. Miki się uczy sterowania koparką, nie? Już ja widzę komentarze, ej Byki, no ale tą koparką się łatwo steruje. Tylko ty nią nie umiesz sterować. Bo ty nic nie umiesz, no wiem. Wiem, życie... O kurde, no czemu to... To wsiadanie powinno być na inny klawisz jakoś, bo jak klikam tutaj R, to mi się klika E, bo jakoś tak klikam z downem i nie wiem, no i mam problem z tym ze sobą. O, okej, pyk, pyk, dobra. Już czaję, o co w tej koparce chodzi. Już ją wyczułem, już jest moja, nie? Już jest moja. Prawie moja. Nie wiem, ile tego urobku tam wlatuje. Mam nadzieję, że dużo. Bo trochę źle stanąłem w ogóle. Aha, bo tam zobaczcie, ile ziemi w ogóle wysypałem za ten. Muszę sobie stanąć. Może tak sobie stanę. O, zobaczymy, jak będzie teraz. Ok. Pyk. No kurde, znowu to E. No ja nie wyrobię, no. O, zobaczcie. Bo to właśnie chciałem, żeby tak zrobić. Niestety trochę tam nam się rozsypało. O. Chyba to był dobry pomysł, żeby tak się przesunąć. O, właśnie o to takie coś mi chodziło. O taką Polskę walczyłem. O, pięknie. No, teraz to robota normalnie idzie sama, aż normalnie chce się wydobywać, no. Zobaczcie. I cyk, kurde, tutaj szybko opuszczamy. No, kurna dziot. Może nie wszystko jeszcze tam trafia do końca, do tej naszej pukarki. Aczkolwiek już na pewno większość. Więc jest dobrze. Brak miejsca tracić w złoże. Aha, że chyba w tej nasza ta. Przesiewarka nie wyrabia aż. Kurde, to normalnie jestem w szoku, zobaczcie. Tak, bo tu pełno jest, patrzę. Ale brak miejsca w czym? Nie no, wiadro jeszcze ma miejsce. Aha, dobra, bo tu pokazuje nam urobek po prawo, zapełnienie, dobra, już wiem, o co chodzi. Nie krzyż się, już wiem. Dobra. No trochę jeszcze nie trafiam, no trochę no. Ale tam tyle to idzie wybaczyć. Tyle to musi się mi wybaczyć. Nie może być tak idealnie. No co prawda tu trochę nawet duża ta kubka się robi. No ale no co no. No życie no. O. Zobaczcie jak ładnie. Dobra. To już nam starczy. Niech tylko nam teraz przypłuczę jeszcze to. 100% szybko wiadro musimy podmienić. Ok, zobaczcie jak ładnie przesiewasz, no ładnie przesiewasz, ładnie. Dobra, wyłączamy i mianowicie teraz musimy nasz separator tutaj ogarnąć, który potrzebuje dwóch wiader. Mogę to wsypać już, żeby się nie zmarnowało. Dobra, i postawiamy drugie wiadro. Ok, i następnie mamy tu dwa wyjścia, czy jedno na to? Dwa. Podłączamy wodę. I chyba nasz cienki kabel w końcu się też przyda. Nie?
Jaki to jest kabel? Nie, no musi być jakieś zasilanie. Aha. Nie no. Stój. A, tu jest wejście, dobra. Już widzę. No a czemu to nie mogę podłączyć? To odłączyć mam? Aha, dobra. Okej. Zarąbiście. Zarąbiście. Teraz sypiemy sobie jeszcze urobek z tego wiaderka. Tu już poszło wszystko. No i dobra. Generalnie tak. Złoto. Wrzucamy do miski, powyłączamy sobie tu wszystko. I udało nam się. Idziemy teraz tu przepukać. Aha, chciałem wziąć miskę z tym. Nie da się tak. Wiecie co? Gdzie mam samochód? To pojedziemy sobie samochodem, idzie szybciej. Bo musimy to przetransportować tam do naszego namiotu. Pyk. No to będzie godzinny odcinek dzisiaj. Widzicie, jak spełniam wasze prośby. Idealnie. Dobra. Halo, nie wjeżdżaj mi w to. Dobra. Nasza wiaderko z urobkiem. To sobie rozładujemy. Potem tu posprzątać. To się przyda na pewno jeszcze wszystko. To nam się na pewno przyda, ale generalnie teraz stanowcze wydobycie już nam wzrośnie na pewno, bo dużo szybciej idzie. Zobaczymy teraz jeszcze, jakie samochodki będą. Ile złota będziemy mieli z tego, co jest też ciekawe. A, dobra, halo, gasimy silnik. Wyłączymy jeszcze tą pompę. Okej. Okay. Idziemy nabrać wody w naszą miednicę. Dobra, i ją do namiotu. Pyk. I idziemy teraz po nasz urobek, który się, mam nadzieję, nie wylał. No. I pukamy, słuchajcie. I pukamy, to sobie odstawmy. Ale te wiadra, bo muszę te wiadra wziąć, bo je przydadzą. Pierwsze pukanie z naszego rozsiewacza, tego większego. Już widzę złota, dużo, już duże kawałeczki, widzę, już. Zobaczcie, ile, jakie duże, jakie wspaniałe. Ja pierdziele, ile złota z tego jest, nie? No zobaczcie sami. I tu jakie kabany wielkie. Ja nie mogę. Ile tego tu jest? Dobra. Żeby było łatwiej powybierać. Spadło, dobra. Nie ryzykujmy. Wielkie są te. Niektóre. Naprawdę. Pyk. Zobaczcie. Jakie ogromne. Kurde, tak to ja mogę przesiewać, no. Za jednym razem tyle golda, że normalnie aż się chce grać. I to naprawdę galante kawałki. Ale sama ilość tego to już. Pyk. 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 Elegancko. Jestem dumny. Jestem naprawdę dumny z tej maszyny. Trochę nam to zajęło czasu, ale było warto. Nie to wiadro. Ale było warto. Stanowczo było warto. Dla takiej ilości golda. Było warto się poświęcić, słuchajcie. Pyk. O, tak. Ile złota. Jeszcze troszeczkę, jeszcze. To jeszcze zaraz przepłuczemy, no. Dobra, chyba styknie. Pozbędziemy się trochę tego naszego. O! Złoto by spadło. Trochę w drugą
Ciężko się to wybiera, jak tyle tego jest. Dobra. I zobaczcie. Jakie dusze. Normalnie powiem wam, że jestem zadowolony, bo po godzinie wysiłków mamy w sumie z jednego pukania z tej maszyny więcej niż pukaliśmy przez całe od początku odcinku, przez całe, wiecie, początki. Bo tam były po cztery samorodki, po pięć, a tutaj no, jest tego pełno i najważniejsze, że są one gabarytowo dosyć duże. Co mnie cieszy, no bo mają większą wartość, oczywiście mamy więcej uncji, przez co będziemy mieli więcej pieniędzy. Jak będziemy mieli więcej pieniędzy, będziemy mogli więcej inwestować, rozszerzać naszą działalność tutaj właśnie, jeśli chodzi o złoto, wydobywanie złota. I przede wszystkim maszyny, będziemy mogli ulepszać naszą technologię, która na tą chwilę już jest dosyć wydajna, ale będzie jeszcze wydajniejsza. Bo będziemy ją oczywiście starać się w dalszym stopniu ulepszać. Oczywiście wiadomo, że na tym etapie nam nie wolno zaprzestać, bo byśmy zmarnowali niebagatelną szansę na wzbogacenie się, więc no powiem wam, że będziemy działać ostro. Będziemy ostro działać. Tutaj jaki duży, widzę już dwa takie duże. Ja pierdzielę. Powiem wam, że nagrywając ten odcinek, zaczynając go nagrywać, nie sądziłem, że będzie on trwał tyle. Bo naprawdę, no myślałem, że tak z pół godziny mi się to wszystko uda ogarnąć, ale jednak ta gra wciąga. Ta gra jednak wciąga. Naprawdę. Ta gra jednak wciąga, op. Dobra, bierzemy sobie, żeby nie było przypału. Ten jaki duży, ile? Ło. Ten też duży. Pyk. 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 Tutaj się jeszcze czai. I jeszcze jeden. Jeszcze się czają. Widzę was. Ja wam nie oddam was spokojnie. Pyk. Pyk. A wiecie co? Przekuczemy sobie ten dźwig jeszcze. Ale chyba to już nam nic nie daje, bo nie można mieć tego dźwigu, żeby pukać złota. Dobra, tylko to złotko jeszcze jedno chcę wyhaczyć. O! Elegancko. No i cyk dwójeczka. Dobra. Ludzie, to było nasze ostatnie pukanie w tym wiadrze. A nie, jeszcze mamy coś. Dobra, przepraszam. Jeszcze jedno pukanie, teraz ostatnie. Dobra, teraz ostatnie wiaderko, więc sobie wypłuczemy jeszcze. Wszystko to wszystko. To chyba trochę biedniejsze. Tu chyba mniej tych jest, wydaje mi się. Czy może nie? Pyk. W ogóle ta woda w tej misce, tej miednicy nam się wcale nie zabarwia na inny kolor. Mimo tyle takiej ilości błota. Nie musimy je wymieniać. Dobra, ostatni raz. Wypuścimy sobie. O! Myślałem, że spadło złoto. Już chciałem być zły. Na szczęście nie. Wybierały nasze ostatnie samorodki. Pyk. Cyk. Cyk. Dobra, musimy trochę tu poluzować. O. Cyk. No i cyk. Ostatni. Zobaczcie, 2,6 uncji. Jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny i z racji tego pracownicy i są jacyś inni. Czekajcie. Czekujący. Wszyscy mają downa. Ten trochę mniejszego ma, o Jezu, ten to w ogóle. Najbardziej chyba nam się opłaca wziąć tego, ma 66%, dobra. Zatrudnimy cię. Zatrudniony i teraz ciebie tu kolego musimy przypisać. Tak, i ciebie przypiszemy na małą koparkę. Okej, i co? W tym odcinku to było na tyle. No prawie godzinny, bo godzinnie będzie miał jednak. Ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych, w których będziemy nadal ulepszać naszą produkcję wydobycia. Więc trzymajcie się cieplutko. Cześć! A jeżeli ktoś do tego momentu dotrwał i obejrzał cały odcinek, niech napisze hashtag godzina. Elo!